Gratuluję przede wszystkim zwycięstwa Legii Warszawa. Gratuluję nowego trenera, bo wreszcie Legia ma trenera. Nie jest żadną ujmą przegrać taki mecz, aczkolwiek byliśmy drużyną w mojej ocenie lepszą, prowadzącą grę. Straciliśmy bardzo głupie bramki, a jeżeli się nie wykorzystuje sytuacji tak jak Pikiewicz, a strzela do własnej, no to się przygrywa mecze. Ale to jakby zostawiam do zastanowienia się. Jako trener mogę podziękować swojej drużynie za mimo wszystko walkę. Drużynie przeciwnej z Warszawy życzyć, aby została w Ekstraklasie tak jak i my, bo stolica zasługuje na dwie drużyny na najwyższym szczeblu w futsal Ekstraklasie. Powodzenia. Myślę, że mieliśmy pierwszą dobrą połowę, prowadziliśmy przebieg meczu. Druga się troszeczkę posypała, jakieś głupie błędy wynikły i myślę, że nie ma co tu dużo mówić i gratulacje dla Legii, zwycięstwo. No kolejny ciężki mecz, zresztą w tym sezonie chyba wszystkie dla nas są bardzo ciężkie, ale tak naprawdę najważniejsze to jest to, że wygraliśmy, że tak naprawdę tylko jedna bramka stracona dzisiaj, bo te bramki, które my tracimy w tym sezonie, no to średnia jest chyba 5. Także super, że udało się stracić tylko jedną i udało się dzisiaj strzelić dwie. Chociaż sytuacji jeszcze kilka było, myślę, że mecz taki w miarę wyrównany i taki fajny dla kibiców. Także, ale najważniejsze, że 3 punkty tym razem dla nas, a nie dla Wilanowa. W końcu przełamaliśmy tą złą pasę z nimi z zeszłego sezonu, także w tym sezonie z Wilanowem na 2 mecze mamy 4 punkty, on 1. No, walczymy dalej. Mam nadzieję, że jeżeli my się utrzymamy, myślę, że Wilanów to spokojnie się utrzyma, bo naprawdę fajnie grają, także życzę im, żeby zostali w Ekstraklasie, ale obyśmy ich też nie zostali. Bardzo ważny dla nas mecz, który udaje się wygrać, mecz walki, mecz, który tak naprawdę musi potoczyć w obydwie strony, bo w pierwszej połowie nie wyglądało to zbyt optymistycznie, pomimo kilku sytuacji, których sobie stworzyliśmy, no to AZS był stroną przeważającą. W przerwie wydaje mi się, że padło kilka mocnych słów i wiedzieliśmy, że jeśli tego meczu nie wygramy, to będzie nam bardzo ciężko pozostać w walce o utrzymanie. Potoczyło się tak, że wygraliśmy gdzieś tą determinacją, dobrą grą w obronie, to co trener podkreślił, że jeśli chcemy ten mecz wygrać, musimy dobrze zagrać w obronie. I to udało się zrealizować, dlatego dzisiaj kończymy ten mecz z 3 punktami i dalej walczymy o utrzymanie.